Witam serdecznie w dzisiejszym studium Pisma Świętego. Dotkniemy dzisiaj tematu Jezus jest wiernym kapłanem. I dziś wraz ze mną będzie Jonatan, Maria, Liza i nazywam się Mikołaj. I zapraszam do modlitwy. Drogi nasz niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za tą wspaniałą możliwość, że możemy studiować Twoje Słowo, że odkrywasz się nam w swoim Piśmie. Pobłogosław ten czas, bądź z nami, prowadź nas, Boże, i otwórz nam swoją wolę i pokaż nam, kim jesteś. Prosimy wszystko w imieniu Jezusa. Amen. 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 Drodzy moi, dzisiaj będziemy studiować taki dość, jak mi się wydaje, bardzo taki prosty, nic złożonego nie ma w tym temacie, że Jezus jest wiernym kapłanem. W ogóle dotkniemy kapłaństwa. Ale jednak w trakcie przygotowania tego tematu zauważyłem, że będziemy mieli kilka dość poważnych zagadnień, można bez objaw w ogóle w jakiś sposób określić nawet dylematów. Założyłem taką pierwszą rzecz, że na przykład przez grzech powstała przepaść między nami a Bogiem. To jest pierwszy problem. Drugi problem, który jest przed nami, przez grzech zepsuła się nasza natura moralna i duchowa. I dalej z tego wynika, że nasza natura odseparowuje nas od Boga w wyniku. Jeszcze dwa takich krótkich zagadnienie. Natura nasza skażona przez grzech powoduje, że nie jesteśmy w stanie przestrzegać Boże prawo. A to jest dość taka poważna konsekwencja. I grzech prowadzi do zaniku prawidłowego rozumowania rzeczy duchowych i samego Boga. Czyli w sumie teraz można by powiedzieć, że bez kapłaństwa Jezusa Chrystusa możemy mieć dość poważny problem. Bo faktycznie człowiek jest z każdej strony ma jakiś problem w relacjach z Panem Bogiem i nawet ze sobą. No i pierwsze pytanie, które chciałbym z wami omówić, prosiłbym otworzyć list do Hebrajczyków, 5 rozdział, ten nasz pierwszy fragment od 1 do 10 wersetów. I na podstawie tego fragmentu, jaka w ogóle była rola kapłaństwa i jak Jezus wypełnia tę rolę według tego fragmentu? Proszę. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. I jak na innym miejscu mówił: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Za dni swego życia w ciebie zaniósł on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełne doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. To może ja bym się skupił tutaj w tych pierwszych 4 wierszach. Można powiedzieć, tutaj są takie kwalifikacje, co było potrzebne, aby być arcykapłanem. Mhm. I taki pierwszy element to jest solidarność z ludźmi. To była osoba powołana z ludu, który miał przedstawiać. Tak. I widzimy to, że Aaron pochodził z Izraelitów. I każdy inny arcykapłan
pochodził po prostu tak samo, a to było plemię, które było spośród Izraelitów. To nie był jakiś obcy, to był ktoś, który znał, kto to jest. To jest taka solidarność. Takie dwa następne elementy to jest opanowanie emocji i świadomość swoich słabości. Mhm. Bo to nie mogła być osoba, która po prostu nie potrafi zapanować nad sobą, ale też musiała zdawać sobie sprawę, że ona jest tak samo słaba jak każda inna osoba, która przychodzi do nich. Mhm. Bo rola arcykapłana była, aby przedstawiać te osoby przed Bogiem. I te osoby mogły się utożsamić z tymi osobami, które przychodzą do nich i nie wywyższać się i mieć te cechy, jak dogadać się z ludźmi i nie po prostu poniżać, nie wywyższać siebie. To takie naprawdę ludzkie łączenie, nie tylko, że pochodzi z tego plemienia, ale że potrafi też z ludźmi. I taka czwarta cecha to jest, że to jest osoba powołana przez Boga. Tam nie ma wyborów jak na prezydenta. To nie jest jak rekrutacja do pracy, że okej, mamy takich kandydatów i po prostu wybieramy. To była osoba, która była wybrana przez Boga. Dziękuję. Teraz faktycznie zapadła taka ciekawa rzecz, że kapłan musiał faktycznie przedstawiać lud Boży przed Panem Bogiem. A w jakim celu? To się łączy z obowiązkami arcykapłana. I główną rolą arcykapłana to było składanie ofiary za siebie i też za ludu, który on reprezentuje. I to były ofiary dzięczynne, ale też i głównie za grzechy. Mhm. I ten wybór, kto ta osoba ma być, to wyraźnie Bóg to brał pod uwagę, bo ta osoba reprezentuje jego królestwo. Szczególnie tutaj na ziemi w formie, co było w świątyni izraelskiej, to ta osoba unosiła modlitwy i składała ofiary. To były główne obowiązki tej osoby. Dziękuję. Czyli ta osoba była pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludem izraelskim. Czyli jak powiedział Jonatan, do tej osoby były stawiane bardzo wysokie tak naprawdę wymagania. Mhm. Okej. Można by podkreślić, że faktycznie arcykapłan, czyli kapłan, działał w celu rozwiązania problemu grzechu w życiu konkretnego człowieka, tak? Akurat w takim celu ta osoba wstawiała się za lud Boży. To jest bardzo ważne. A jak Jezus wypełnia tę rolę według tego fragmentu i według naszych rozważań? Jak Jezus wypełnia tę rolę wstawienniczą? No, Jezus, jak tutaj Paweł przedstawia, bo on tutaj cytuje z dwóch mesjanicznych psalmów. Psalm 2 i psalm 110. Tak. I w psalmie 2 to jest psalm, który pokazuje, że Mesjasz, który przyjdzie, będzie spełnienie proroctwa, że to będzie syn Dawida. Że on będzie królem. A w psalmie 110, że to będzie księdzem. I tutaj widzimy, jak tutaj Paweł powołuje się do przykładu Melchisedeka. Melchisedek był ktoś, kto żył za czasów Abrahama. On był królem i był księdzem. I Abraham oddał mu dziesięcinę, co tam ze zwycięstwa, kiedy uratował Lota. I tutaj Jezus łączy, i tutaj Paweł cytuje te wiersze z psalmu, że Jezus spełnia takie same łączenie, że łączy i siłę króla i rolę księdza, najwyższego kapłana, a w tym, że umarł za grzechy. Nie musi ciągle ofiarować te owce jak zwykły ludzki ksiądz czy kapłan, ale raz na zawsze. To w nim po prostu on spełni tą rolę, a wtedy wszystkie te cechy, które wcześniej wspomnieliśmy, to on też je spełnia. Bo te kwalifikacje, aby być arcykapłanem, on ma solidarność z ludzkością. On poniżył się do naszej formy i wie, co to jest być człowiekiem.
wie, co to być posłusznym, bo był od dziecka posłuszny swoim rodzicom. On wie, co to jest być łagodnym pasterzem, aby prowadzić swoich ludzi, bo żył w tym grzechu, co otaczał jego, ale nie karał. I widzimy po prostu, jak on miał te cechy tutaj, co Paweł przedstawiał, i tutaj jeszcze nie był to jego wybór. To Bóg go wstawił w tą rolę według spełnienia wszystkich proroctw. Teraz w trakcie omówienia tak bardzo istotnego zagadnienia wspomnieliśmy imię Melchisedeka. I możemy przeczytać, że Paweł mówi, że Melchisedek był bez ojca, matki, genealogii, narodzin i śmierci. Tak pisze Paweł. I niektórzy sugerują na podstawie tej wypowiedzi Pawła, że Melchisedek był inkarnacją Jezusa w czasach Abrahama. Dlaczego ten pogląd nie zgadza się z listem do Hebrajczyków? Jest bardzo dobry werset. To z trzeciego rozdziału do Hebrajczyków, trzeci werset. I jest słowo, jakie dobrze rozjaśnia ten temat w ogóle. Podobny do Syna Bożego. On nie jest Synem Bożym, to jest tylko podobny. Bez ojca, bez matki, bez tego omówienia, bez wspominek jego rodziny. Dlaczego to wszystko powiedziane? Po prostu nie ma tego w Biblii. Nie mówię to o tym, że jakby Melchisedek nie miał ojca czy matki, nie był narodzony, czy żył wiecznie, czy jest Bogiem. Nie, nie o to chodzi, tylko o to, że po prostu nie było to wspomniane w Biblii. A sam Melchisedek tylko jest podobny do Jezusa i właśnie o to mi chodziło. Dobrze, poza dzięki. Tym, nawet jeżeli to byłby Jezus, załóżmy, to po co wtedy musiałby przychodzić już taki prawdziwy Jezus? To po prostu już się mija z celem w ogóle całego planu zbawienia, całej Ewangelii i całego naszego zbawienia. Właśnie. Dzięki. Dziękuję za odpowiedź. Też można jeszcze raz przeczytać werset 6 z 5 rozdziału listu do Hebrajczyków. Jak i na innym miejscu mówię, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Czyli Melchisedek miał jakiś porządek swojego kapłaństwa, natomiast nie był żadną inkarnacją Jezusa Chrystusa, bo Jezus według porządku Melchisedeka został kapłanem. W Księdze Rodzaju też możemy przeczytać, że Melchizedek był królem. Jezus nie był takim fizycznym królem. On nie pełnił obowiązki, które miał pełnić król. No i to już jest też jeden z powodów, dla którego się nie zgadza, że Melchizedek to był Jezusem. No tak. I faktycznie można powiedzieć, że brak życiorysu, który faktycznie życiorys żadny nie został ujęty w Piśmie Świętym, nie oznacza, że Melchisedek absolutnie miał jakieś dziwne pochodzenie i wcale istniał w jakiś niezrozumiały sposób. Pismo Święte po prostu przedstawia, że Melchisedek był typem Jezusa Chrystusa w ten sposób. Kolejne pytanie. Czego objawienie dotyczące Melchisedeka uczy nas o tym, jak Bóg działa wśród tych, którzy nigdy nie zetknęli się z ludźmi głoszącymi Ewangelię? Bo powstaje taka osoba, Melchisedek nie był w żaden sposób związany bezpośrednio z osobami wierzącymi w Pana Boga, a jednak został, miał tak wysokie stanowisko. Czemu to może nas nauczyć? Ta historia Abrahama, który staje się Abrahamem, jest bardzo ciekawa, bo widzimy, jak tutaj Abram był powołany, aby iść do ziemi obiecanej, a w poszczególnych miejscach spotyka ludzi, którzy są wierni Bogu. Melchizedek był jeden z nich. Wtedy później, kiedy spotkał się z Abimelekiem, Bóg też rozmawia z nim bezpośrednio, bo wie, że on jest sprawiedliwy. I widzimy tutaj, że Bóg ma swoich wiernych w różnych czasach, w różnych kulturach. I że nie jest ograniczony do tych, którzy mają wyraźne objawienie, chociaż ci, którzy mają wyraźne objawienie, mają większą odpowiedzialność i nie mają z tego być dumni, ale mają po prostu
większe światło, ale Bóg potrafi do wszystkich dotrzeć i byśmy byli zadziwieni, gdzie Bóg działa, gdybyśmy naprawdę wiedzieli i w niebie na pewno będziemy wow. No tak. I powstaje taka może kontrowersja pod tym względem, że osoby, którzy mają faktycznie większe światło, mogą wykluczyć z możliwości kontaktu z Bogiem tych osób, którzy nie mają faktycznie tego większego światła. W danym przypadku widzimy, że Pan Bóg powołał osobę, która miała może to mniejsze światło, ale jednak pełniła tak istotną funkcję. Mi się wydaje, że życie Melchizedeka jest marzeniem, życiem marzeniem większości nawet chrześcijan, ponieważ można się zastanowić, jakie to życie miał Melchizedek, że Jezus był według porządku Melchizedeka, że porównać i że Melchizedek był wzorcem. Również Melchizedek był kapłanem. Tak samo i my. Nie musimy należeć do Judejów, do kolana Lewiego, żeby być kapłanami. Ale my możemy w swoim otoczeniu, wśród swojej rodziny, swoich sąsiadów, swoich kolegów pracy, być tym światłem i nieść tą dobrą Ewangelię i pokazywać ludziom Jezusa. Tak. I Piotr mówi, że my jesteśmy narodem kapłańskim. Tak. To się zmieniło, kiedy Jezus poszedł do nieba i On jest naszym arcykapłanem, to my wszyscy pełnimy tą rolę kapłańską. Kapłańską rolę i faktycznie przedstawiamy już Boga ludziom, tak? Jezus określony na samym początku naszego studium jako kapłan wierny, ale też można użyć takiego określenia jako kapłan skuteczny. Dlaczego Jezus może być określony jako kapłan skuteczny? Jak już było powiedziane, kapłan to człowiek, który pośredniczy pomiędzy ludźmi, grzesznymi ludźmi, a Bogiem. Ale człowiek to zawsze jest grzeszny człowiek. I on nie mógł tak zapewnić prawdziwego związku, prawdziwego połączenia pomiędzy nami a Bogiem. No, nie dawało się po prostu. No jak? Bo grzech to jest coś zupełnie oddalone od Boga. To no, nie może istnieć przy Bogu. Ale Jezus to jedyny arcykapłan, który naprawdę może powiązać nas i Boga, dlatego że On jest bezgrzeszny, dlatego że On zapłacił już za nasze grzechy, wziął nasze grzechy na siebie, zapłacił za nich i dlatego może połączyć nas z Ojcem. I jeszcze tak oprócz tego, on jest w 100% człowiek, także może współczuwać nam w naszych słabościach, w naszym życiu, we wszystkim, co my odczuwamy. I także jest w 100% Bogiem, także jest oto właśnie to, czego człowiek nie umie, czego człowiek nie może mieć. Bo człowiek jest grzeszny, człowiek to jest człowiek, bo on jest stworzeniem. A Jezus to jest i Bóg, i człowiek, i no właśnie dlatego on może tak połączyć, być prawdziwym, skutecznym arcykapłanem. Też jak ludzie grzeszyli i kapłanie przynosili ofiary za te grzechy i na jakiś czas to było wystarczające, ale jak przychodził kolejny grzech, to była wymagana kolejna ofiara, kolejne składania tych ofiar i tak za każdym razem z każdym grzechem. Ale Jezus był kapłanem, który przyniósł jedną jedyną ofiarę, która była wystarczająca, żeby wybawić nas od naszych grzechów. Czyli skuteczność polega na tym, że faktycznie Jezus jest tą zapłatą za grzechy nasze, nawet z góry. Tak można byłoby określić, że człowiek może po prostu skupić się zupełnie na innych tematach. Ale prosiłbym bardzo wytłumaczyć mi jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Jeśli chodzi o grzech, to jak w ogóle pojmujemy, rozumiemy samo pojęcie grzechu. Czym jest grzech? Jakie definicje grzechu można byłoby przytoczyć teraz? Grzech jest występkiem, grzech jest stanem. W jakim sensie Jezus jest bardziej skutecznym kapłanem? No jak patrzymy w piśmie takie tradycyjne odpowiedzi, to jest, że grzech to jest przestępstwo prawa Bożego. Może inaczej to można powiedzieć, że grzech to jest brak miłości.
Bo Bóg jest miłością i jak prawo jest spisem Jego charakteru, a Bóg jest miłością, to prawo ma przedstawiać miłość. To cokolwiek jest taką prawdziwą miłością, nie tylko jakieś emocje, ale taką zasadą, że chcesz dobre dla wszystkich. I tak, mogą być w tym emocje, ale też rola arcykapłana to jest pokazać, że czasem trzeba podjąć trudne decyzje i miłość jest gotowa to zrobić. Mhm. Trzeba ofiarować, bo coś się stało. Trzeba interweniować. To grzech dla mnie jest jeden z definicji, to jest po prostu brak prawdziwej miłości. Dobrze i faktycznie, jeśli z takiej bardziej szerokiej definicji, że grzech jest brakiem miłości, to faktycznie grzech jest stanem serca człowieka, tak? Bo jeśli skupiamy się tylko wyłącznie na wykroczeniach, czyli tych przestępstwach, to wtedy widzimy, że grzech jest tylko uczynkiem. Ale dlaczego człowiek popełnia przestępstwo? Na to pytanie odpowiada już może bardziej, że grzech jest stanem. I czy mógł zwykły kapłan przez złożenie ofiary dotrzeć do stanu serca człowieka? Niestety nie, bo był takim samym człowiekiem, jak i ten, który zgrzeszył. Czyli problem grzechu, który rozwiązuje Jezus, na ile rozwiązuje ten problem? Gdzie dociera Jezus? Do samego serca, do samego sedna. Do samego sedna tematu. Czyli Jezus może wejść tak głęboko w nasze serce, że może poradzić sobie z naszym stanem. A ten stan akurat nas odseparowuje od Boga. Tak? I akurat Jezus jest, dlatego może Jezus jest bardziej skutecznym kapłanem, czyli w ogóle jest skutecznym kapłanem, bo kapłaństwo ziemskie niestety nie było dość skuteczne, bo ciągle, cyklicznie człowiek musiał brać udział w tych wszystkich czynnościach świątynnych, żeby mieć faktycznie taką spokutę swoich złych uczynków. Ale niestety nie miało to żadnego do czynienia ze stanem serca, źródłem tych wszystkich złych uczynków. I chciałbym przejść do jeszcze, może takie bardzo proste pytanie, a jednak oczekuję na bardziej szerokie odpowiedzi na takie pytanie. Dlaczego jedynie śmierć Jezusa jest zapłatą za grzechy ludzkości? Jedynie śmierć Jezusa jest tą prawdziwą zapłatą. Myślę, już częściowo odpowiedź taka już brzmiała wśród nas, ale może powtórzę, bo kim jest Bóg? Bóg jest Bogiem. No właśnie, a ludzie i te zwierzęta, którzy zmarli z powodu ofiary, one po prostu są stworzeniem. I jeśli by ktoś chciałby umrzeć za mnie, za mój grzech, ktoś z ludzi, to nie potrafiłby tego zrobić, bo też ma swoje grzechy, za które musi umrzeć, a ja nie. I tylko Bóg mógł, i to zrobił. Umarł za mnie, bo jest Bogiem i jest bezgrzesznym. I tylko cena jego życia jest wystarczająca za wykupienie mojego życia. Bo nawet anioły, którzy chcieli zastąpić Boga, zastąpić Jezusa w tej ofiarze, nie potrafili tego zrobić, bo ich życie nie jest tak cenne jak jego życie. Dobrze. Bóg też może rozumiał, że nic tak naprawdę nie zmieni nasze serce, jak tylko śmierć Jezusa, naszego Stwórcy, który nas stworzył, który nas ponad życie kocha i musiał pójść na taką ofiarę. W kontekście wielkiego boju, patrząc, że szatan jako ten oskarżyciel, on przede wszystkim miał swoje zarzuty przeciwko Bogu. I ten wielki bój się toczy po prostu na skali wszechświata, szczególnie w kręgach niebiańskich. I do jakiegoś stopnia my jesteśmy pionkami w tej grze. I chociaż Bóg nas kocha i był gotowy umrzeć za każdych z nas, gdybyśmy byli tylko jedyną osobą na ziemi, w taki galaktyczny problem, to rozwiązanie nie może być człowiek, nie może być stworzenie, to tylko może przyjść od Boga.
bo to jest rozwiązanie na cały wszechświat. A w praktyce, w naszym codziennym życiu, to ten wielki bój się toczy w nas. Mhm. Jak Paweł pisze w 7 rozdziale, że robi to, czego nie chce. A to, co chce, to trudno mu to zrobić. I mamy takie dwa lwy w nas, które walczą, a my nie jesteśmy w stanie tego pozbyć się. To jest ten stan. Ofiary tego nie zmienią. To musi być nadludzka, nadziemska siła. I mamy różne wytłumaczenia teologiczne, jak ten przykład systemu świątynnego to wszystko spełnia, a ostatecznie to przychodzi, tylko siła Boża może zmienić serce ludzkie. No właśnie tak. Można powiedzieć tak, że każda ofiara miałaby wskazywać na przyszłą ofiarę Jezusa Chrystusa, ale w żaden sposób nie mogła zamienić tej ofiary, tak? Zastąpić. To było bardzo ważne, bo faktycznie dlaczego akurat tylko Jezus mógł nas uratować z grzechu, bo musiał być bezgrzeszny. Bo kapłan, o którym przeczytaliśmy na początku 5 rozdziału, niestety miał takie same pochodzenie ziemskie, jak my mamy i nie mógł po prostu być zapłatą za grzech, będąc grzesznikiem. To jest bardzo ważne. Prosiłbym kogoś o przeczytanie 7 rozdziału, 16 werset z listu do Hebrajczyków. Który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Dobrze, to na podstawie czego Jezus został kapłanem? No jak było napisane, niezniszczalnego życia. A co to jest? Proszę wytłumaczyć, czym jest niezniszczalne życie w takim razie, jakimś porządkiem ustawiającym kapłana? Jak przypominamy sobie, że cały ten system świątynny jest jakimś wzorem, co jest naprawdę w niebie, to arcykapłan był pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. A jak Jezus jest tym pośrednikiem, to i on jest od wieczności, jak tutaj do tego, czego Paweł to łączy, on, ten plan zbawienia był przygotowany od fundamentów ziemi. To nie mógłby być żaden inny arcykapłan, bo tylko on może odłożyć swoje życie i pobrać je ponownie. I tylko on może być tym doskonałym pośrednikiem, bo ma tą solidarność, tą łączność z ludzkością, a też jest jednocześnie Bogiem. Dziękuję. Niezniszczalnego życia można też inaczej powiedzieć życia wiecznego, bo wiemy, że kapłanami byli ludzie zwykli, którzy niestety umierali. Czyli jak umierał jeden kapłan, Bóg wybierał kolejnego i tak po kolei. Zakładam, że były takie momenty, kiedy może przez krótki okres czasu, ale nie było tego kapłanu i nie było tego łącza między ludem a Bogiem, a Jezus jest wiecznym kapłanem, który nie ma, jak my czytaliśmy w historii z Melchisedekiem, że nie było ani początku, ani końca. Tak samo i Jezus jest kapłanem, który nie ma ani początku, ani końca i jest zawsze, na zawsze naszym kapłanem. Dzięki. Jakie to w ogóle ma znaczenie, że no, załóżmy tak, kapłan czy arcykapłan ma wieczne życie w sobie? Jakie to może mieć znaczenie? Że zawsze w każdej chwili mamy tą więź z Bogiem i w każdej chwili możemy przychodzić do Boga. Też bardzo istotne pytanie do tego samego. Co powoduje grzech? Bezpośredni taki skutek grzechu. No, rozdzielenie. Grzech to rozdzielenie pomiędzy nami a Bogiem. Ten podział pomiędzy nami a Bogiem, co spowoduje faktycznie w życiu człowieka? To naszą śmierć. Tak, faktycznie brak łączności z Bogiem spowoduje śmierć. Tylko Bóg może przywrócić nam życie faktycznie. Tak, jeśli arcykapłan jest wieczny, jest źródłem życia, to możemy spodziewać się dobrych wyników służby kapłańskiej Jezusa. Drodzy, proszę też przeczytać z listu do Hebrajczyków 7 rozdział, 22 werset. Czytam ze słowa Nowego Przymierza.
Widać więc, o ile lepszego przymierza jest Jezus poręczycielem. I teraz jest pytanie, kim jest Jezus w kontekście nowego przymierza? Proszę wytłumaczyć, co to wszystko ma znaczyć w tym wersecie. No, poręczyciel, a w tłumaczeniu Biblia Ekumeniczna to gwarant, jest gwarantem lepszego przymierza. Czyli ten, który, no właśnie, gwarant i poręczyciel. Ten, który staje się czymś, co zapewnia, że to jest okej, okay, to będzie okej okay i będzie zrobione w 100%. A co będzie zrobione w tym nowym przymierze? Co ma być uczynione w nowym przymierze? Czym różni się nowe przymierze od starego przymierza? Jezus jest poręczycielem lepszego przymierza w porównaniu do starego przymierza, na przykład, które było zawarte z Izraelitami, kiedy oni chodzili po pustyni, więc te przymierze było zawarte tylko z tymi ludźmi. Więc jak ich historia się skończyła, no więc skończyło się całe przymierze. Natomiast te nowe przymierze jest wieczne i Jezus jest poręczycielem, że z naszej strony my będziemy przestrzegać tego przymierza i tak samo Jezus jest poręczycielem od strony Boga, że Bóg też dokona swoich obietnic i będzie wierny temu przymierzu. I mam teraz bardzo istotne pytanie, bo w różny sposób próbujemy ustalić stare, nowe przymierze, jaka jest różnica. Faktycznie Bóg zawsze daje wieczne przymierze, bo On jest wieczny, On się nie zmienia. Z powodu niewierności Izraelitów niestety musiało zaistnieć nowe przymierze, ale w tym nowym przymierzu, może przypomnimy sobie kilka tych fragmentów z 8 rozdziału Listu do Hebrajczyków lub z proroka Jeremiasza, jest dość poważna obietnica, taka główna obietnica nowego przymierza. Proszę przypomnieć, co to jest za obietnica? W 8 rozdziale Listu do Hebrajczyków my czytamy, że to nowe przymierze będzie zapisane w naszych umysłach i w naszych sercach. I również, że Bóg będzie naszym Bogiem, a my będziemy Jego ludem. Czyli będzie taka całkowita łączność człowieka z Bogiem i Boże prawo, które określa, czym jest grzech, faktycznie będzie wewnątrz nas. Będzie naszą taką serdeczną pobudką spełnienia tych słów. I to jest bardzo, bardzo istotne, bo w takim razie nowe przymierze rozwiązuje problem świętości. To raz. I Jezus faktycznie jest gwarantem tego, że obietnica będzie spełniona w życiu naszym, tego nowego przymierza. To jest bardzo, bardzo istotne. W życiu codziennym być poręczycielem to jest bardzo odpowiedzialna sprawa. Nawet jeżeli my czytamy przypowieści, to tam niejednokrotnie się mówi, że ta osoba, która się staje poręczycielem, to jest osoba niemądra, jest głupia osoba. Właśnie. I żeby w jakikolwiek sposób unikać tego sposobu, tego stanu bycia poręczycielem, ponieważ jeżeli osoba nie może się wywiązać ze swoich obowiązków, ten poręczyciel, on po prostu przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki, czyli musi na przykład spłacić jakiś dług albo coś zrobić, jakieś pewne rzeczy, ale Jezus, on nie boi się tej odpowiedzialności. I on odwrotnie sam wychodzi z taką propozycją, że on będzie i on chce i właśnie jest naszym poręczycielem przed Bogiem, że jeżeli z jakiegoś powodu my nie będziemy mogli spełnić naszych obietnic, nie będziemy mogli być wiernymi Bogu, to Jezus dokona, uzupełni te wszystkie nasze braki, żebyśmy nadal mieliśmy tą łączność z Bogiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź, bardzo fajną. I teraz chciałbym też prosić was o przeczytanie z listu do Hebrajczyków. Do Hebrajczyków 7 rozdział, werset 26. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa. Dziękuję. I teraz prosiłem o wymienieniu 5 prostych tych cech, które zostały wymienione w tym wersecie. Spróbujmy sobie przeliczyć te wszystkie 5 cech Jezusa. Z jakim arcykapłanem mamy do czynienia? Święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników
i wywyższony nad niebiosa. Czyli taki całkowicie święty, no. Tak? Całkowicie czysty. To jest bardzo dobrze, bo jeśli mamy kontakt z osobą na przykład mądrą, to wtedy będziemy mieli więcej mądrości, tak? Jeśli z osobą, która niestety prowadzi życie niezbyt dobre i łączymy się z taką osobą, to niestety też będziemy przyjmować jakieś niezbyt miłe rzeczy w swoje życie. A tu mamy sprawę z Jezusem, faktycznie, który jest niewinny, święty, czysty, nieskalany, który odłączony od grzeszników w sensie, że nie ma tej natury grzesznej, chociaż ciągle jest z grzesznikami i cały czas był z nimi, no i wywyższonego ponad niebiosa. To jest bardzo ważne. I teraz, drodzy, ostatnie pytanie, dość istotne. Dlaczego obietnica przypisania nam Jego świętości, Jezusa świętości, przez wiarę powinna dawać nam pewność zbawienia? Ponieważ, jak już dzisiaj kilka razy wspominaliśmy, że człowiek jest naturą grzeszną. I niestety, jakby człowiek się nie starał, jakie by ofiary nie składał, sam człowiek z własnej woli, z własnej natury nie może uzyskać ani wykupić, jakoś zasłużyć tego zbawienia. I tylko właśnie te zbawienie, które dokonał Jezus, to dzięki niemu możemy mieć życie wieczne. Drodzy, kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest niezwykle ważnym w naszym życiu, bo rozwiązuje całkowicie problem grzechu. Jeśli szukamy tej świętości, jeśli szukamy rozwiązania faktycznie tak poważnego problemu, to mamy po prostu udać się do Jezusa Chrystusa, który akurat jest w stanie i ma wystarczające zasoby rozwiązania problemu grzechu. Dziękuję bardzo za dzisiejsze studium i prosiłbym o modlitwę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym arcykapłanem, który jest naszym pośrednikiem w niebie w tej chwili. I prosimy, aby świadomość Twojej ofiary, Twojego dzieła przemieniało nasze serca i aby to światło mogło świecić w naszym codziennym życiu. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękujemy bardzo za wspólne studium Pisma Świętego dzisiaj. Zapraszamy na kolejny studium, który będzie pod tytułem Jezus kotwicą duszy.